Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj mam bardzo ciekawy temat, parę fajnych rzeczy, które chciałabym pokazać, więc szczególnie się cieszę, że jesteście ze mną. I tak naprawdę chyba każda z nas zna taki scenariusz, kiedy przed jakimś bardzo ważnym wydarzeniem na naszej twarzy pojawia się pryszcz i dobrze, jeśli to jest tylko jeden pryszcz, ale naprawdę to jest taki klasyk, że teraz ja nagrywając ten wstęp czuję się, jakbym opowiadała Wam film, który widziałyście już milion razy, jak Kevin sam w domu. I jeśli faktycznie to jest film o Waszym życiu, to napiszcie w komentarzu, że to Was dotyczy, choć mam nadzieję, że tak nie jest i nie będzie nigdy. Natomiast tego rodzaju problemy z trądzikiem były tak naprawdę w pewnym momencie dla mnie codziennością i to z tego względu też generalnie zaczęłam interesować się bardziej urodowymi tematami, to był jeden z powodów. Finalnie trądzikowy problem udało mi się rozwiązać głównie dietą, ale przez to całe doświadczenie nabrałam bardzo dużej orientacji we wszystkich rzeczach, które przyspieszają procesy gojenia, we wszystkich rzeczach, które działają antybakteryjnie, a ze względu na moją miłość do takiej naturalnej pielęgnacji, do naturalnych składników, ziół, suplementów i tego rodzaju rzeczy, poznałam bardzo, bardzo szeroki wachlarz takich naturalnych rzeczy, które działają właśnie w ten sposób, czyli będą przyspieszać gojenie wszelkich niedoskonałości, które pojawiają się na naszej twarzy, będą pomagać w gojeniu blizn, będą działać antyoksydacyjnie i tak dalej. Dzisiaj chciałam pokazać Wam trzy rzeczy tego typu, których najprawdopodobniej nie znacie, o których na YouTubie tutaj mówi się niewiele i generalnie są to takie rzeczy mniej znane, mniej popularne, ale jeśli interesują Was takie klasyki, to zachęcam Was bardzo do tego, żebyście zobaczyły sobie linki w opisie, ponieważ tam podam Wam wszystkie posty na blogu, w których podawałam moje zdobyte i odkryte przez lata patenty na szybsze gojenie takich trądzikowych rzeczy i są tam też właśnie takie apteczne klasyki, również jeśli tego typu działania bardziej Was interesują. Natomiast tutaj na YouTube chciałam pokazać Wam takie ciekawostki. To są trzy moje ulubione rzeczy, które sprawdzały się u mnie najlepiej. I niektóre są dziwne. Właściwie każda z nich jest naprawdę mało znana. Jedna jest w ogóle taką rzeczą prawie jak z gry o tron, ale są naprawdę niesamowicie skuteczne i bardzo się cieszę, że mogę Wam je tutaj pokazać. Wiadomo, że wszystkie niedoskonałości, pryszcze jak egipskie plagi występują w różnych odmianach i te trzy rzeczy, które Wam pokażę, działają na troszeczkę inny typ niedoskonałości, chociaż naprawdę w większości przypadków i tak się sprawdzą. I ta pierwsza, pierwsza rzecz, którą trzymam teraz w dłoni, wypada najlepiej przy niedoskonałościach, które wymagają takiego delikatnego podsuszenia. I jeśli widzimy, że na naszej twarzy coś się wyjątkowo, że tak powiem, długo paprze, to taki pyłek widłaka będzie idealnym rozwiązaniem. Ja jestem ogromną fanką tej nazwy, po prostu pokochałam pyłek widłaka, kiedy tylko go zobaczyłam. Odkryłam go zupełnie przypadkiem w trakcie zakupów w jednym ze sklepów zielarskich i robiłam z nim bardzo, bardzo dużo eksperymentów, też pod kątem wykorzystywania go jako takiego pudru matującego, rzeczy, które mogłabym stosować na podkład, pod podkład, z podkładami mineralnymi, naprawdę zjadłam na nim zęby. Ale z widłakiem wiąże się u mnie taka historia, która naprawdę pokazała mi jego cudowny wpływ na trudno gojące się rany. I pewnego razu, kiedy wracałam jakoś tak późno wieczorem z Warszawy do Krakowa, Szwedziad chyba postanowił ukarać moje obuwnicze wybory. Rozumiem to. I mi, idącej na tych 10-centymetrowych obcasach, przed nogami wyrosła jakaś cegiełka, której zupełnie nie widziałam. I wywróciłam się tak spektakularnie, że dotąd chyba krążą o tym opowieści na Kazimierzu. Moje dżinsy były w strzępach, nie wspominając już o moim kolanie, które niestety przez następne dwa dni za bardzo nie chciało się goić. Chociaż ja robiłam z nim oczywiście wszystko to, co mądrzy ludzie robią z ranami już na samym początku, odkażałam je na miliony sposobów, stosowałam różne takie apteczne, klasyczne rzeczy i tak dalej, natomiast ten stan zapalny jakoś tam uparcie trwał, to miejsce wokół rany było cały czas zaczerwienione, jakoś to nie ustępowało tak szybko, jakby mogło lub tak szybko, jak zwykle byłam do tego przyzwyczajona. I wtedy mój mądry mężczyzna powiedział mi: słuchaj, była kiedyś taka żółta zasypka, którą zasypywało się rany, kiedyś mi to bardzo pomogło. I ja wtedy przypomniałam sobie, że faktycznie kiedyś coś takiego było. Niestety to już było dość późno, ja byłam zmęczona, nie miałam siły jechać do apteki, do galerii. To była jedyna apteka otwarta wtedy, bo wszystkie apteki w mojej okolicy już były zamknięte. I wpadłam na to, że hej, przecież ja mam w domu widłaka, który był używany w ten sam sposób przez długi, długi czas i ma właściwie bardzo podobne działanie. To był pierwszy raz dla mnie, kiedy użyłam go na taką rankę, bo wcześniej nie miałam ku temu okazji, więc posypałam tą ranę widłakiem bardzo obficie, zawinęłam ją pod plasterek, jeszcze pod jakiś bandaż i dziewczyny, następnego dnia rano
to wszystko było właściwie prawie zaleczone. Stanu zapalnego nie było tam właściwie żadnego. Ranka była zasklepiona, zaschnięta, zaczerwienienie zniknęło. Ja byłam w całkowitym szoku, byłam niesamowicie szczęśliwa, że mój facet wpadł na ten sposób, że mogłam wypróbować to właśnie w takiej sytuacji i naprawdę byłam pod wrażeniem. Od tego czasu zdarzyło mi się jeszcze parę razy stosować to na tego typu niedoskonałości, chociaż nie miałam ich dużo, ale upchnęłam widłaka też mojej przyjaciółce, której bardzo pomógł, więc bardzo się cieszę, że mogę Wam sprzedać ten patent. Ja na twarzy stosowałam go głównie pod plasterkiem, ponieważ faktycznie on bardzo łatwo ze skóry spada i musimy go czymś jakby tak faktycznie w danym miejscu przelepić. Ale tak naprawdę możemy go stosować nawet jako taki antybakteryjny, matujący puder. Ponieważ pyłek z widłaka ma bardzo mocne działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, nawet antygrzybicze, więc pod tym względem jest naprawdę świetny i przez wieki był wykorzystywany w medycynie ludowej jako na przykład zasypka dla dzieci, zasypka na odparzenia, na takie trudne, gojące się rany, rany po oparzeniach i tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że sam proces pozyskiwania jest taki bardzo ciekawy i pewnie dość drogi, natomiast sam pyłek tutaj za taki pojemniczek płaciłem około 30 zł. W sklepach zielarskich możemy pyłek widłaka dostać. To są akurat dary natury, ten, który mam tutaj. Więc jeśli chcemy używać go na twarzy, to używamy go oczywiście przyklejając pod plasterkiem albo w formie takiego pudru. On ma naprawdę bardzo, bardzo mocne działanie matujące, ale o tym nagramy jeszcze inny filmik. Natomiast sprawdza się generalnie bardzo, bardzo fajnie. Wiadomo, że najpierw warto wykonać próbę uczuleniową, ponieważ to jest produkt naturalny. Natomiast jego potencjał uczulający wydaje mi się stosunkowo mały. Gdyby było inaczej, nie byłby po prostu tak szeroko i tak długo używany w takich celach, kiedy no, faktycznie ten potencjał uczulający ma duże znaczenie, bo no, jak u dzieci też na takie rany, wiadomo, to musi być rzecz względnie bezpieczna i moim zdaniem tak jest w tym przypadku, ale wiadomo, że różne osoby mogą uczuleć różne rzeczy, więc na to też na pewno trzeba zwrócić uwagę. Nie da się wymieszać właściwie z żadnym kremem, nie da się wymieszać z wodą, ale pod plasterkiem naklejony na noc, na skórę działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Generalnie jeśli mamy rzeczy tego typu i chcemy, żeby zadziałały na noc, naklejanie pod plasterkiem na twarz to jest mój ulubiony patent. Kolejna rzecz to coś dla fanów Gry o Tron, do których oczywiście też się sama zaliczam. Smocza krew, albo krew smoka, Sangre de Draco, która jest żywicą pozyskiwaną z amazońskiego drzewa i to jest dokładniej czarcik smoczy. Czarcik smoczy wykazuje bardzo, bardzo mocne działanie regenerujące. Jest świetnym źródłem antyoksydantów. Mówi się, że to jest jedna z rzeczy na świecie, która posiada ich największą ilość i to jest bardzo ciekawe. Z tego względu będzie też promować syntezę kolagenu i może być najfajniejszą z tych wszystkich rzeczy. Najfajniejszą dla dziewczyn, które myślą też o tym, żeby zapobiegać bliznom potrądzikowym i też mają tego typu niedoskonałości, które mogą takie blizny wywoływać. On goi naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Podobnie jak pyłek widłaka, tworzy troszeczkę taką okluzyjną warstwę na ranie. Tylko to jest faktycznie rzecz wpłynie, natomiast widłak tym swoim proszkiem po prostu nam tą ranę będzie ochraniał. Tutaj ta żywica faktycznie, pomimo tego, że jest dość rzadka, to jednak bardzo szybko zasycha i faktycznie tworzy nam taką warstwę, która tej skóry się trzyma. I ta niedoskonałość pod tą warstwą delikatnie się uspokaja, ten stan zapalny się zmniejsza, wszystko się ładnie goi. Co ciekawe, u mnie w pewnym stopniu ta smocza krew działała też na takie głębsze niedoskonałości. Nie tak mocne jak ostatnia, którą Wam jeszcze pokażę, o której Wam opowiem, ale widziałam tutaj efekty. I to jest dla mnie naprawdę duży game changer, ponieważ jeśli chodzi o te niedoskonałości typu wulkany, które są najbardziej upierliwe i naprawdę najokropniejsze, to ciężko znaleźć coś, co faktycznie daje jakieś fajne, wymierne rezultaty. Będziecie miały jedną też taką apteczną rzecz w link na dole, więc zerknijcie sobie też tam. Natomiast nie liczyłam na takie działanie ze strony tego specyfiku i bardzo miło mnie to zaskoczyło. Znów kupiłam ją w takich dość dziwnych okolicznościach, ponieważ trafiłam na nią zupełnie jej nie znając w
wegańskiej knajpie z właśnie wegańskim jedzeniem w Warszawie, w której też tam można było kupić Palo Santo i parę różnych innych takich ciekawych rzeczy. Dziewczyna, która mi sprzedawała, to powiedziała, że ona sama używa tej smoczej krwi w momencie, kiedy na przykład jej kot jakoś mocniej ją zadrapie i te rzeczy wszystkie bardzo ładnie się goją. Ja to potwierdzam, faktycznie smocza krew bardzo dobrze przyspiesza gojenie i naprawdę w tej strefie widać różnicę. Będzie też leciutko wysuszać, ale nie jest tak bardzo wysuszająca jak widłak. I no, jedynym minusem tego wszystkiego jest to, że nałożone na skórę zostawia faktycznie takie czerwone ślady, które musimy potem zmyć. Więc nie jest to tak bardzo rzecz do stosowania na dzień, chyba że siedzimy w domu. To nie jest też taka rzecz, na którą nałożymy makijaż, która będzie niewidoczna, niestety, ale spisuje się bardzo ładnie. Ja najbardziej lubię stosować ją na noc. Założyłam, że faktycznie wszystkie rzeczy bardzo ładnie się goją, a jeśli chodzi o te takie głębsze niedoskonałości, głębsze stany zapalne, to działa też troszeczkę przeciwbólowo, co jest bardzo ciekawe i myślę, że też przynosi taką całkiem sporą ulgę. Widziałam w internecie też takie rzeczy w wersji sypkiej, ale nie miałam jeszcze okazji ich próbować. Tego jest w internecie całkiem sporo, natomiast ja, tak jak mówiłam, kupiłam to moje opakowanie stacjonarnie i jeszcze dużo mi zostało, bo to jest też znowu taka rzecz, która się nie kończy. W tym momencie eksperymentuję z nią troszeczkę i mam zamiar dodawać ją do kremów właśnie przez to antyoksydacyjne działanie. Jestem bardzo ciekawa, czy zauważę jakiekolwiek rezultaty. Natomiast tą bardzo Wam polecam też, bo jest bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że jeśli lubicie naturalną pielęgnację, to jest generalnie rzecz, którą warto po prostu mieć w swojej apteczce. A moim wieloletnim, ulubionym, gojącym niedoskonałości hitem jest żyworódka, której w tym momencie nie mam pod ręką, ale widzicie ją na zdjęciu. Z żyworódką mam naprawdę ogromne już wieloletnie doświadczenia i stosowałam wiele form, począwszy od stosowania na skórę takiego zwykłego liścia i przyklejania kawałków liścia pod plastrem, który jest naprawdę świetnym sposobem, na wszelkich sokach, wyciągach i jakichś dodatkach do kosmetyków kończąc. Żyworódka jest naprawdę cudowną rośliną, która posiada ogromne zdolności regeneracyjne i gojące. Działa bardzo mocno przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie. Jest to też taka rzecz, którą możemy spożywać i na przykład robić sobie żyworódką sałatki, możemy, nie wiem, kłaść po listku na kanapce. Jeśli mamy akurat więcej takich roślin, w pewnym momencie w internecie ta roślina zrobiła się naprawdę bardzo, bardzo popularna. Ja też stosowałam ją na skórę głowy, naprawdę jej właściwości i możliwości są ogromne i jeśli jeszcze jej nie znacie, wydaje mi się, że to jest najbardziej znana ze wszystkich rzeczy, o których Wam opowiedziałam, ale jeśli jeszcze jej nie znacie, to koniecznie poszukajcie w internecie rzeczy, które żyworódkę zawierają, albo nawet sprawdźcie sobie taką roślinkę, ponieważ faktycznie przykładanie, nie wiem, okładów z soku albo przykładanie na niedoskonałości nawet samego listka, który w pewnym sensie przypomina strukturą troszeczkę listki aloesu, po przecięciu wypływa z nich taki bardzo charakterystyczny sok i to właśnie on ma takie działanie gojące. Jest świetnym sposobem na to, żeby szybciej wykoić jakieś niedoskonałości. Sok z żyworódki, który możemy kupić w internecie, jest naprawdę genialny. Nie każdy jest tej samej jakości i tutaj trzeba uważać. W pewnym momencie, kiedy ja zaczynałam moją przygodę z żyworódką, tych soków było naprawdę dużo. I to były soki wyciągi jakby albo na glicerynie, albo na alkoholu. Ja testowałam oba i oba u mnie działały bardzo, bardzo fajnie, ale to już zależy od tego, z czym lepiej czuje się Wasza skóra. Ja miałam wrażenie, że te alkoholowe wyciągi u mnie na niedoskonałości działały o wiele, wiele lepiej i żyworódka robiła u mnie szał głównie pod względem takich niedoskonałości bardzo głębokich, tych ropnych cyst, które zostawały ze mną na całe tygodnie. To był mój główny, jakby największy problem trądzikowy, jeśli chodzi o moją skórę, właśnie te niedoskonałości, które najtrudniej się pozbyć, te takie najbardziej głębokie. Żyworódka radziła sobie z nimi bardzo, bardzo ładnie. Potrafiłam skrócić ten proces gojenia naprawdę o parę dni i taka niedoskonałość, która chciała ze mną zostać powiedzmy tydzień, zostawała ze mną tylko 3-4 dni i dla mnie to była naprawdę bardzo, bardzo duża różnica, ponieważ były momenty takie w moim życiu, kiedy ja miałam takie niedoskonałości jedną za drugą, jedna jeszcze nie zdążyła się wygoić, kiedy już pojawiła się następna i to było naprawdę męczące.
Więc tutaj żyworódka troszkę ratowała mi skórę. Ja też o żyworódce pisałam na blogu bardzo, bardzo dużo i widziałam po Waszych komentarzach, że też macie bardzo pozytywne doświadczenia z tą roślinką. No i wydaje mi się, że jeśli możemy hodować ją sobie, uprawiać ją sobie w domu, to jest naprawdę świetna opcja. Ja najbardziej lubiłam stosować, tak jak mówiłam, właśnie sok albo kawałek listka, który zakleiłam sobie pod plastrem na noc, albo na przykład w ciągu dnia na godzinkę lub na dwie. Wydaje mi się, że u mnie 3 godziny to był taki optymalny czas i faktycznie widziałam i czułam wtedy, że ten stan zapalny się zmniejsza i wszystko pięknie się goi. Więc jeśli jeszcze nie macie doświadczeń z żyworódką, to bardzo, bardzo ją Wam polecam. Postaram się znaleźć i wrzucić Wam w link na dole jakiś najbardziej sensowny sok lub wyciąg. Mam nadzieję, że takie znajdę, bo też dawno na to jeszcze nie patrzyłam. Ja od żyworódki zrobiłam sobie troszkę przerwę, ale myślę, że to był akurat mój błąd i zamierzam do niej wrócić. Natomiast te rzeczy, które tutaj mam i które wcześniej Wam pokazywałam, też spisują się u mnie super. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tych rzeczy, które Wam tutaj pokazywałam, szczegółów stosowania albo czegokolwiek takiego, to piszcie, chętnie Wam odpowiem. Jestem też bardzo ciekawa, co Wam najbardziej pomaga w takich trądzikowych problemach, co u Was najbardziej przyspiesza gojenie pryszczy, tego typu rzeczy. Myślę, że inne widzki też z tego skorzystają, więc piszcie koniecznie. No i z mojej strony to już właściwie tyle. Mam nadzieję, że filmik jak najbardziej Wam się przydał, okazał się jak najbardziej ciekawy i pomocny. Wydaje mi się, że takie ciekawsze, czy też merytorycznie bardziej cenne materiały nie cieszą się na YouTubie największą popularnością, ale mam nadzieję, że uda się tą pastę jakoś odwrócić. Więc jeśli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli dacie subkę, łapkę w górę, łapkę w dół lub napiszecie jakiś komentarz i jakoś temu materiałowi pomożecie. Ja już Wam ślicznie dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym materiale. Buziaczki!